tym, co z pozoru wydaje się być bezwartościową ruiną, potrafią dostrzec dzieło sztuki. Zabytkom zniszczonym przez czas i działalność człowieka przywrócić drugie życie, jak za ich dawnej świetności. Wszystko to możliwe dzięki technikom renowacji elementów architektury. To niezwykle potrzebna i pasjonująca praca, ale by móc ją wykonywać, potrzeba szerokiej wiedzy i wielu umiejętności. Maciej Czyński renowacją elementów architektury zajmuje się od ponad 15 lat. Cała moja rodzina to są architekci. Ja akurat nie mam żadnych zdolności rysunkowych, więc wybrałem coś bardziej miękkiego, jeżeli chodzi o zawód, czyli historię sztuki, a konkretnie historię architektury. No i tym tak naprawdę się pasjonuję, tym się zajmuję i to mnie jakby później ukierunkowało zawodowo w kierunku konserwacji zabytków. Renowacją zabytków zajmuje się też Adam Pawelski. Moje zamiłowanie do renowacji zabytków wzięło się od młodzieńczych lat, gdzie to w szkole podstawowej uczestniczyłem w budowie scenografii na przedstawienia szkolne. Gdzieś zawsze interesowało mnie malowanie, rysowanie. Dla Katarzyny Roman ten zawód to coś więcej niż tylko sposób na zarabianie pieniędzy. Daje mi satysfakcję i spokój przede wszystkim, bo praca jest dla mnie bardzo kojącym zajęciem. Prace konserwatorskie można podzielić na trzy podstawowe etapy. Pierwszy etap to są badania obiektu, rozpoznanie obiektu, badania konserwatorskie, badania architektoniczne, inwentaryzacja. Drugi etap to jest etap projektowy, czyli projektowanie architektoniczne, projektowanie konserwatorskie. Przeważnie ukierunkowane na wprowadzenie nowych funkcji w obiekcie, jego ekspozycję, adaptację do różnych celów. No i etap trzeci to już są same prace konserwatorskie. Praca technika renowacji elementów architektury to zajęcie wymagające wielu zdolności. Trzeba wykazać się bowiem wiedzą na temat architektury i sztuki, a także posiadać zdolności plastyczne i manualne. Troszeczkę tego wyczucia musimy mieć w sobie, tak, żeby dorobić oko do jakiejś rzeźby, tak, albo kawałek palca, to już musimy czuć proporcje, tak, w jakich to otworzyć. Zwykle jest to żmudne i czasochłonne zajęcie. Zdecydowanie nie jest to praca dla ludzi nerwowych, nie potrafiących skupić uwagi na jednym zadaniu. Ten zawód jest jak najbardziej dla osób, które mają dużo cierpliwości, bo to są godziny ciężkiej pracy, gdzie wymaga to wszystko precyzji, bo nie możemy czegoś ulepić z plasteliny, tylko to wszystko musi być podkreślone, musi być nadany temu cały sznyt. Konieczna jest też ostrożność. Bardzo często pracujemy na rusztowaniach. Żeby na nie wejść, trzeba przed tym zrobić badania. Przeciwwskazaniem w pracy renowatora może być więc lęk wysokości. Nie wyklucza on jednak z zawodu. Można zająć się renowacją mebli, obiektów statycznych, małych, które nie wymagają wchodzenia na wysokość. Część swojego czasu pracy renowatorzy spędzają też w biurze. Głównie zbierają tam informacje na temat obiektu, którym akurat się zajmują. Do tego potrzebny jest komputer, a także skanery, plotery czy drukarki. Inne narzędzia potrzebne są w pracy w terenie. W terenie posługujemy się aparatami fotograficznymi, laserami, znaczy no takimi dalmierzami laserowymi. Pomocniczo wykorzystujemy, czy korzystamy w zasadzie z pomocy, tak? No bo akurat to już wymaga dosyć zaawansowanej wiedzy. Mówię o wykorzystaniu sprzętu geodezyjnego. Jak podkreślają osoby zajmujące się renowacją, fachowa wiedza i umiejętności są niezwykle potrzebne w tej profesji. Bardzo dużo się uczę. Właściwie każdy obiekt jest inny. Nie jest to też zajęcie, które zawsze wykonuje się w normowanym czasie pracy. Co więcej, w moim przypadku jest tak, że ja te prace niestety zabieram do domu, w tym sensie, że cały czas o niej myślę, ponieważ mam do rozwiązania pewne konkretne problemy projektowe, jakieś tam planistyczne.
Ale najważniejsze jest to, czego nie można się nauczyć, a co kandydaci do zawodu renowatora koniecznie powinni posiadać. Mówiąc wprost, pasja, tak, dla zabytków, bo pracować można w różnych miejscach, w różnych biurach, w różnych firmach budowlanych, wykonawczych, w biurze projektowym, wszystko jedno. Natomiast nasza praca wymaga pewnego szczególnego podejścia cechującego się właśnie pasją, jakimiś takimi czymś ekstra. Po prostu trzeba się tym interesować. Technik renowacji elementów architektury powinien charakteryzować się odpowiednimi predyspozycjami. Do tych najważniejszych należą uzdolnienia plastyczne i rzeźbiarskie, wyobraźnia przestrzenna, dokładność, wytrwałość, koordynacja wzrokowo-ruchowa. Do wykonywania zawodu technika renowacji elementów architektury potrzebne jest kierunkowe wykształcenie. Formy kształcenia. Technikum 4 lata. Kwalifikacyjny kurs zawodowy. Egzaminy. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Egzamin zawodowy. W trakcie nauki zdobywa się dwie kwalifikacje składające się na ten zawód. Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych oraz prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury. Kształcenie w ramach tych kwalifikacji zakończone jest egzaminem zawodowym. Pozytywna ocena z obu części egzaminu, pisemnej i praktycznej, umożliwia otrzymanie świadectwa potwierdzającego wyżej wymienione kwalifikacje. Po ukończeniu szkoły otrzymasz też dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Możliwości zatrudnienia. Technik renowacji elementów architektury może znaleźć zatrudnienie w miejscach takich jak pracownie konserwatorskie, zakłady rzemieślnicze specjalizujące się w pracach o charakterze renowacyjno-konserwatorskim, zawody pokrewne, kamieniarz. Jedną z największych renowacji w Europie w ostatnich latach było przywrócenie świetności kolumnadzie Berniniego na placu Świętego Piotra. Ciekawostka. Zadanie odnowienia unikatowej kolumnady powierzono około 100 konserwatorom zabytków, a także naukowcom i inżynierom. Musieli oni sprostać odnowieniu 284 kolumn, a także 140 stojących nad nimi figur świętych. W sumie prace trwały 5 lat.